myślę, że łatwiejszy mecz to był niż z Turczynkami na pewno. Gdzieś tam poziomowo Turczynki grały dużo lepiej i myślę, że dzisiaj mieliśmy dużo okazji, żeby wygrywać ważne momenty na wygranie na przykład seta. No, gdybyśmy wygrały pierwszy, myślę, set, to ten turniej, ten mecz by wyglądał zupełnie inaczej i myślę, że gdzieś tam by to nas zmobilizowało bardziej i byłoby na pewno więcej walki. Wracacie do domu z czwartym miejscem. Jak myślisz? No, jak się będziesz czuła może jutro, może za tydzień? Czy docenisz? No, bo wiem, że teraz na pewno jesteście bardzo smutne, ale dla wielu z nas zrobiliście wspaniały wynik. Czy czujesz już, czy jeszcze do ciebie nie dociera? Że... No nie, no na razie myślę, że każda z nas jest taka troszeczkę zawiedziona, bo to czwarte miejsce dla sportowca to nie jest fajne miejsce. Gdzieś tam myślę, liczyłyśmy na to trzecie po tym meczu wygranym w Polsce z Włoszkami. Gdzieś tam wierzyłyśmy, że mamy szansę wygrać. No i znaczy to boli też troszeczkę brak wygranego seta, tak, że tam nie podjęłyśmy więcej walki. No ale no Włoszki dzisiaj zagrały lepiej widocznie i tyle. Mam nadzieję, że nie będę oryginalny. Drugą nadzieję, że się nie zdenerwuję po meczu przegranym. Że ja ci chciałem przede wszystkim pogratulować bardzo dobrego turnieju. Jak już tak spokojnie odetchniesz, to powiedz, co czujesz, czy jesteś w stanie ocenić to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 3 tygodni prawie. Myślę, że reprezentacja polskich kobiet pokazała, że może nie wraca na salony tu europejskie, bo już jakiś czas mamy szansę grać z najlepszymi w Europie czy na świecie, ale pokazała, że warto jej kibicować, że jest już wartością, że to już jest zespół, na który kibice mogą przyjść, patrzeć, kibicować i nawet w starciu z najlepszymi nie być przegranym. Ja jestem pełen podziwu za ten turniej dla dziewczyn. Zagrały doskonałe mistrzostwa, wejście do czwórki to jest, uważam, kapitalny wynik. Szkoda, że puentujemy to 2 porażkami, ale tu też zespoły takie jak mistrzowie świata, wicemistrzowie świata przyjechały po medale, a nie po to, żeby statystować. To jest sport, tak? Dzisiaj były i wczoraj lepsze drużyny, graliśmy z lepszymi drużynami od nas. Chociaż niedużo, bo i we wczorajszym meczu, i w dzisiejszym dziewczyny w paru momentach się postawiły. No tak chyba dzisiaj było widać przede wszystkim brak doświadczenia przy tak ważnych meczach, czyli o medale Mistrzostw Europy, bo te dziewczyny żadne nie grały o medale poza Pauliną Maj. Wszystkie to są nowicjuszki, ale to jest dobry prognostyk na następne imprezy duże. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie. No jeszcze dziewczyny nie powiedziały ostatniego słowa przed kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich. And so big applause for Paul. And a big applause for our bronze medal winners in total.